znany wszechświat w Duniversum, tuż po wojnie z myślącymi maszynami, był na skraju kolejnej wojny, a wszystko przez podejście do zaawansowanej technologii. Wszystkiemu winny był Manfort Torondo, przywódca ruchu Butlerian, który naciskał na wyrzeknięcie się wszystkich zdobyczy technologicznych pod groźbą przemocy przy poparciu milionów członków i zwolenników. Po przeciwległej stronie stał magnat technologiczny Joseph Venport, właściciel, który stał na czele największej korporacji w Imperium oraz floty zaginaczy przestrzeni z tajemniczymi nawigatorami, którzy bezpiecznie wytyczali ścieżki w kosmosie. Pomiędzy nimi stał nowo koronowany imperator Roderick Corino, który stracił członków swojej rodziny przez obie strony i osłabiony po nieudolnych rządach swojego starszego brata, Salvadora, musiał umocnić swoje znaczenie. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, w którym przedstawiłem genezę konfliktu, to odsyłam do linka w opisie. Dziękuję moim wspierającym, którzy umożliwiają mi kontynuowanie tworzenia materiałów, jak i wszystkim fanom, którzy motywują mnie do dalszej pracy. Moim obowiązkiem jest ponowne ostrzeżenie przed spoilerami z trylogii Wielkie Szkoły Duny i jeśli nie chcecie się o nich dowiedzieć, to wyłączcie ten film. Pozostałą resztę serdecznie zapraszam do oglądania. Roderick Corino dowiedział się, że śmierć jego brata, poprzedniego imperatora Salvadora, nie była wypadkiem, ale zamachem przygotowanym przez Josepha Venporta. Z drugiej strony byli Butlerianie, których również nienawidził, ponieważ podjudzony przez ich przywódcę, Manforda Torondo Tłum, najprawdopodobniej zabił przypadkowo najmłodszą córkę Roderika, 9-letnią Nantę. Choć Torondo przeprosił i chciał nawet wcielić Nantę do kultu trzech męczenników, których czcili Butlerianie, to nie czuł się winny, a nawet nie rozumiał wagi straty Roderika i jego żony, Hadity, którzy nigdy tego nie wybaczą. Co prawda, Roderick nie wypowiedział wojny Torondo, a Józefowi poprzysiągł śmierć. Siłą rzeczy więc pionki na szachownicy zostały rozstawione, a strony konfliktu i sojusze zawiązane, choć były one kruche, a sytuacja zmieniała się dynamicznie. Norma Cenwa przetransportowała Józefa na planetę Denali, tajnego ośrodka badawczego, w którym administrator Nofe i zespół naukowców pod kierownictwem Ptolemeusza, który nienawidził Manforda Torondo, za zabicie jego przyjaciela, budowali tajną armię cymeków nowej generacji. Było to ewidentne pogwałcenie zakazu tworzenia myślących maszyn, ale Venport nie widział w tym żadnego zagrożenia. Nofe uległ wypadkowi, ponieważ doszło do rozszczelnienia kabiny. Uratował go Ptolemeusz, choć sam doznał ciężkich obrażeń, ale jedyną szansą na przeżycie Nofego było umieszczenie jego mózgu w pojemniku, zamieniając go w neocymeka. Venport rozkazał Ptolemeuszowi, by ten przeprowadził test swoich nowych tytanów, jak ich nazywał, w warunkach bojowych. By próba nie została wykryta, wybrał Arrakis, gdzie znajdowała się jego główna siedziba, gdzie mieli stoczyć starcie z rozwścieczonym przez tarczę Holtzmana Czerwiem Pustyni, który był najwytrzymalszą, znaną we wszechświecie istotą. 7 najlepszych neocymeków pokonało Czerwia. Choć zostali oni zniszczeni przez następne i choć Ptolemeusz był załamany wynikiem, Józef bardzo zadowolony, ponieważ zdawał sobie sprawę, jak potężnymi zwierzętami były czerwia. Zaplanował już kolejny ruch razem ze swoim mentatem, Drygo Rogetem. Wkrótce sam Ptolemeusz zdecydował się przenieść swój mózg do pojemnika z elektrofluidem, stając się nowym tytanem. Imperator Roderick Corino nie czekał na kontratak Józefa, potencjalnie najpotężniejszego wroga, i rozpoczął przygotowania. Nie próżnował, ponieważ jego starszy brat i poprzedni imperator Salvador zostawił armię w opłakanym stanie. Wojskowi byli zdemoralizowani i niezdyscyplinowani, a kariery oficerskie robiły konszachty i znajomości, a nie kompetencje. Imperator zlecił bezkompromisowy audyt i dokonał czystek w wojsku, a następnie oddał główne dowodzenie swojemu dawnemu przyjacielowi z dzieciństwa, generałowi Winsonowi Runowi. Salvador korzystał z potężnych zaginaczy przestrzeni prowadzonych przez bezbłędnych nawigatorów Venholdu do transportu wojsk, ale w tej sytuacji musiał z oczywistych powodów z nich zrezygnować. Zebrał on flotę 100 okrętów wojennych i miał tajne zadanie szybkiego uderzenia na Kolchar, oficjalną siedzibę Venporta.
Roderick błędnie zakładał, że jego przeciwnik miał ambicje przejęcia imperialnego tronu, który po imperatorze miał w przyszłości przejąć jego najstarszy syn, Jawiko, który miał wtedy 12 lat. Manfort Torondo nie wiedział, że jego największy rywal, Joseph Vanport, był odpowiedzialny za śmierć Salwadora. Wiedział, że Roderick był przeciwieństwem słabego brata i nie będzie dało się nim manipulować, a wręcz przeciwnie, może stać się największym rywalem. Postanowił zagrać wabank i zebrał swoją przestarzałą flotę i postanowił siłą zaszantażować imperatora, by ten dołączył do jego walki z Vanportem. Podróż jego statków kosmicznych starego typu zajmie tygodnie. Tymczasem na Lampadasie, głównej siedzibie Batlerian, wylądowały trzy kapsuły z tytanami Vanporta, które zasiały spustoszenie, zabijając tysiące nieprzygotowanych ludzi i wrócili nieuszkodzeni. Flota generała Runa wyruszyła na Kolchara, ale bez zmutowanych nawigatorów Vanporta oraz urządzeń nawigacyjnych nieprawidłowo wytyczono współrzędne i zderzyła się ona ze Słońcem. Roderick stracił możliwość militarną do nawiązania walki z Józefem, ponieważ druga część jego armii z admirałem Umberto Harte na czele została uwięziona w zaginaczu przestrzeni Venholdu, ponieważ w trakcie przewrotu była ona podczas patrolu. Vanport nie miał zamiaru wyrządzać im krzywdy, ponieważ do końca wierzył, że mimo osobistego ciosu, jaki zadał imperatorowi, uda mu się przemówić mu do rozsądku i dojść do porozumienia. Norma Cenwa, posiadająca parapsychiczne możliwości dzięki genom czarodziejek z Rosaka, pierwsza nawigator i geniusz, która była praprababką Józefa, w jednej ze swoich wizji widziała, że przyszłość nawigatorów jest zagrożona przez zakłócenie dostaw przyprawy. Nakazała Vanportowi zbudowanie magazynu przyprawy, który będzie stanowił zabezpieczenie. Jeden z naibów Fremenów o imieniu Modok, którego brat niegdyś porzucił ich plemię i pracował jako agent Józefa, zaoferował sprzedaż swojej siczy jako doskonałe miejsce do przechowywania przyprawy, na co magnat przystał. Wkrótce potem Roderick z pomocą swojej prawdomówczyni ze zgromadzenia żeńskiego, Dorotei, odkrył powiązania Vanholdu z konsorcjum agencji handlowych oraz banków planetarnych, dowiadując się, że w rzeczywistości wszystkie one należą do Vanporta. Postanowił dekretem zarekwirować wszystkie aktywa, uderzając w jego finanse. Ten z kolei uznał to za akt wypowiedzenia wojny, ponieważ nie wiedział o wcześniejszych planach ataku na Kolchara. Rozkazał wysłanie najpotężniejszej i najlepiej uzbrojonej floty w Imperium, liczącej około 300 statków na Salusse Secundus oraz desant 31 cymeków. Liczył jednak, że Roderick ugnie się i dołączy do niego w walce z Batlerianami. Nie chciał obalenia imperatora ani przejęcia jego tronu. Tymczasem Roderickowi przydarzył się prawdziwy cud, ponieważ jego prawdomówczyni o imieniu Esther Cano wprowadziła na audiencję naiba Modoka, który zdradził mu, że sprzedał Vanportowi swoją sicz jako magazyn przyprawy. Zaoferował, że za pieniądze całkowicie go zniszczy, na co Roderick przystanął. Niedługo później doszło do oblężenia Salusse Secundusa, a wkrótce pojawiły się podróżujące od tygodni statki Manforda Torondo, który nie spodziewał się starcia z flotą Vanholdu. Norma Cenwa doznała wizji, w której widziała, jak Fremeni niszczą bank przyprawy i rozkazała wszystkim nawigatorom odwrót, by ratować magazyn. I w ten sposób potężna armia Vanporta, która miała okazję zmiażdżyć dwóch przeciwników na raz, wbrew jego woli, ewakuowała się. Batlerianie odebrali to jako tchórzostwo wroga i sukces, a magazynu przyprawy nie udało się uratować. Rozczarowany i rozgoryczony Józef wysłał swojego mentata Draigo Rogeta na Denali, by nadzorował dokończenie armii cymeków. Uwięziona flota 70 statków Imperium pod dowództwem admirała Umberto Harta uwolniła się i zmusiła nawigatora, by poprowadził statek na Salusse Secundusa, gdzie przebywał zwycięski Manfort Torondo, naciskający na Roderika, by ci połączyli siły i uderzyli na Kolchara. Doszło do patowej sytuacji, choć siły Batlerian były mocniejsze od floty Harta, ale złamał ją zbieg okoliczności. Bogaty szlachcic Landsradu, Lord Pondi, który był wiernym wyznawcą ruchu Batlerian, znalazł na swojej planecie stary arsenał atomowy z czasów batleriańskiego dżihadu i przekazał go osobiście Manfordowi Torondo.
Ten postanowił użyć ją przeciwko Kolharowi, choć było to w tamtym czasie już prawnie zakazane, tak jak budowanie myślących maszyn. Jednak przywódca Butlerian uważał, że będzie to usprawiedliwione, ponieważ największym grzechem było zbudowanie przez Venporta cymeków. Roderick nic o tym nie wiedział i wkrótce, gdy flota Butlerian wyruszyła na Kolhara, ten razem z żoną Haditą, ucieszyli się, że ich wrogowie wzajemnie się wybiją. Wysłał flotę Umbero Harta na Lampadasa, by zniszczyła to, co pozostanie po Butlerianach. Tymczasem atak atomowy całkowicie zniszczył oficjalną siedzibę Venporta i jego główne siły, ten jednak był wtedy na Arrakis i wysłał swoją żonę Ciobę na Salusę Secundusa, by negocjowała z Roderickiem przyłączenie się do kampanii przeciwko Butlerianom. Niespodziewanie wspomogła ją Norma Cenwa, która przekonała imperatora, że w swoich wizjach widziała, że ruch Manforda to zagrożenie ludzkiej cywilizacji. Zgodził się udać na Arrakis, by osobiście porozmawiać z Józefem. Obiecał swojemu rywalowi, że zasiądzie do stołu negocjacyjnego, jeśli zmiecie z powierzchni Manforda Torondo, na co przystanął. Imperator nie wiedział, że atak atomowy nie zniszczył większości wojsk Venporta, ponieważ posiadał ponad 100 cymeków i 100 okrętów wojennych i z całą swoją mocą zaatakował Lampadasa, a nowi tytani wylądowali na Empoku, mieście, siedzibie Butlerian. Torondo nie miał szans i zaczął atakować laserami tarcze Holtzmana, powodując wybuchy subatomowe, więc Drygo Roget rozkazał je wyłączyć, ale choć ponosili oni duże straty, dalej mieli przewagę. Tymczasem rozgorzała bitwa lądowa i dziesiątki tysięcy Butlerian poniosło śmierć, ale ogromną przewagą liczebną udało im się pokonać cymeki, choć Ptolemeusz zanim zginął osiągnął swój cel i rozszarpał Manforda Torondo. Na orbicie Lampadasa pojawił się Umberto Harte ze swoją przestarzałą flotą, która potrzebowała tygodni na dotarcie za pomocą silników osiągających prędkość światła. Nie wiedział on o porozumieniu imperatora z Venportem i zaatakował obie osłabione strony. Roderick z żoną Haditą wyruszyli swoim zaginaczem na miejsce bitwy i na jego mostku zmaterializowała się Norma Cenwa, która bez wiedzy swojego praprawnuka wynegocjowała pokój, by powstrzymać śmierć jej nawigatorów. W zamian za ocalenie istot zdolnych do wytyczania bezpiecznych ścieżek w przestrzeni kosmicznej, stworzenia niezależnej gildii kosmicznej i zapewnieniu dostaw przyprawy, zgodziła się wycofać statki kosmiczne Venholdu, dając zwycięstwo Roderickowi. Wcześniej przewidziała w swoich wizjach taki scenariusz, dzięki któremu ludzkość została nakierowana na dobrą ścieżkę, umożliwiając rozwój podróży kosmicznych, ekspansji i odkrywania nowych światów. Wojska admirała wkroczyły do Empoku, przejmując kontrolę nad resztkami Butlerian, których przywódczynią została mistrzyni miecza Anari Aidaho, pozwalając im na kontynuowanie swojej religii, ale tylko w granicach swojej planety. Ponadto Roderick zadbał o to, by Manford nie został męczennikiem i zakazał jego kultu. Zrozpaczony i zdradzony po raz kolejny Józef Venport czekał na aresztowanie przez imperatora i niechybną śmierć, jednak znów pojawiła się Norma, która w swoich wizjach przewidziała taki obrót wydarzeń. Zaproponowała praprawnukowi, by ten zanurzył się w jej plazowym pojemniku wypełnionym gazem przyprawowym, by rozpoczął przemianę w nawigatora. Roderick, gdy odkrył, że jego przeciwnik rozpoczął mutację, wściekł się i poczuł oszukany, ale na mocy słowa, które dał Normie, nie mógł wyrządzić mu żadnej krzywdy i zaakceptował jego los. W ten oto sposób zakończyła się galaktyczna wojna domowa, rozpętana przez nienawiść i bezkompromisowość antytechnologicznego ruchu Butlerian i ich przywódcy Manforda Torondo, który przesuwał granice, aż doszło do konfliktu. Józef Venport chciał jedynie powstrzymać barbarzyńców, jak ich nazywał, i liczył, że imperator Salvador dołączy do niego i gdy dowiedział się, że to nie nastąpi, postanowił się go pozbyć, by jego bardziej zdecydowany i silniejszy brat Roderick przejął tron i zaprowadził porządek. Choć miał potencjał do całkowitego zdominowania galaktyki, dzięki ogromnym funduszom, najsilniejszej i najlepiej uzbrojonej flocie i najnowszych zdobyczach techniki, przez swój brak zdecydowania zmarnował wiele okazji na zwycięstwo. Niewykorzystane okazje lubią się zemścić. Tak też się stało w przypadku Venporta.
Ostateczne zwycięstwo odniósł imperator. Nie dzięki najlepszym żołnierzom, ale dzięki zbiegom okoliczności, szczęściu i błędom przeciwników, tak jak w prawdziwych konfliktach. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Pragnę również przypomnieć, że jest to wstęp do nadchodzącego serialu Duna Proroctwo, który ma pokazywać wydarzenia zarówno z powieści Wielkie Szkoły Duny, jak i kontynuować historię 30 lat później. Dziękuję za obejrzenie i pamiętajcie, przyprawa musi płynąć.